Jak myślicie, gdzie ustawić elektryczne potykacze? Na początku tego mola? Myślę, że na początku, bo je trochę unieruchomi i będą się trzęsły i będzie można do nich strzelać. Czy nie chcesz korzystać z moich barbed wire? Twoje barbed wire'y są na potem, jak już przejdą przez pastuchy, nie? Where? No. Powiem tyle, to działa. It just works. Tamko, pytaj się, czy może, czy ktoś nie stoi, zanim to testujesz. I sobie poprzepisuj te receptury i tyle, nie? Ktoś stworzył konto, nazywa się XD Punio Punio, więc dzięki za pozdrowienia. To miło. Oj, I need to lay some mines. Where are everybody? Some mines. Widziałeś już ten specjał Tomasza? Co tam się dzieje? Co to za kurna ścieżka? Tak, ja to przepraszam bardzo, tamten teraz przejdę. Dobra, to teraz mi powiedz, którędy bezpiecznie wejść. No jeszcze się nie obraca, więc po prostu poprosisz Tomasza, żeby nie włączał i przejdziesz obok. Festuk Breslau po prostu coś z tego zrobił. Łazić już, a nie Breslau. Tu miny są! Widzę. Przestań się wydzierać, kurwa. Panie, nie idź tam, tam płoty są. A zresztą co mnie to będzie. No panie, wypij. Kurde, a tu miny rozstawiam na ten tu. Nie ma. Pierdalaj mi sobie, bo zaraz wdepniesz, no. Nic nie wdepnę, uwierz mi, jestem inżynierem. Dokładnie. To słyszeliśmy. Śpiworek. O kurwa, nie wziąłem śpiwora właśnie. Ach, nie zakładam, że zginę. Zrobić ci? No, jakbyś mógł to. A zresztą możesz włóknąć coś inne w skrzyni. A, no właśnie, no tak. No. To co możesz zrobić generalnie. No dobra, mamy 1, 2, 3, 1300, to sobie jeszcze dorobię. 3200. Powinno wystarczyć. I teraz proszę nie wychyla się za barierkę. Niebezpieczeństwo. Na linii umocnień będzie potykacz. Będzie prąd. Okay. Tutaj jest, tak, tutaj tam wszędzie, gdzie jest coś czerwonego, proszę nie dotykać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć? Ktoś nie wziął wcześniej. Bedrolów. Po prostu. Tak. Mamy. A, dwa są moje, okej. Okay. No. Trzy są moje. No i nie było tematu. The day has come. This may be our last. Właśnie, spójrzcie na Tomka. Czy tylko ja widzę, że do Tomka się ciągnie kabel? Nie, u mnie normalnie Tomek wygląda. Nie, wydaje ci się. Aha. Nie wydaje mi się, tylko po prostu serwer tak interpretuje. No. Albo cień sztucera widzisz po prostu. Nie, to dosłownie kabel się non-stop ciągnie za Tomkiem. Jest takie narzędzie do rozciągania tych kabli. Wiem. Jakby on... Tak się teraz... z tym, że jestem inżynierem, no? No dobra, zaczynamy. 3, 2, 1. Let's go. W ogóle na jakim etapie gry jesteśmy? Stage 102, tak? You're coming. O, twoja zaczęła. Jednak od tyłu atakuje. Znaczy, ale dobrze, że ich łapie, znaczy. Nic nie widzę przez tą cholerną murę.
Za to z przodu się nie spawnują. Zaczęło się. Znaczy nie, po prostu dochodzę już. A! Teraz już się zespełniły. Ja odtąd. Tomaszu, odpalaj! Pewną taką niepewność czuję, kiedy słyszę, że Bartol wyciąga zawleczkę. Prawda? Ale wiesz co, one się chyba nie zespałniły z przodu, bo żeśmy tutaj za dużo postawili za pół, wiesz? Takie mam wrażenie. Ale spoko, zobaczmy. Mają dobre te... dobre podejście tutaj. Na plaży Omaha? Tak. Robert, nie rozstawiasz? Rozstawiłem obie. A na dole? Na górze są. Jedna już się amunicja skończyła. Generalnie coś tam ustrzeliwują. One na dole, te co idą z dołu, atakują nasze... filary, czy idą na brzeg? Nie mam pojęcia. Chyba one przechodzą na brzeg potem. Kurde, mocno poruszkadzały tutaj. Tak plują wszędzie, gdzie się da i tak sporo uszkadzają. No dlatego to musi być maksymalnie wzmocniona konstrukcja. Bartku, uważaj, żeby ci się nie zawaliło pod tobą. No to się zawali, chuj. Nie chuj, bo wszyscy zginiemy. Na wieżyczka już ich też nie wyłapuje. Thank you.
Get out of here. O ile struktury naszej bazy się nie zawalą, to chyba... Chyba będzie nieźle. O, pierwsze się przydarły. Zaczynają iść opancerzone. Żołnierze i robotnicy. Strzelaj też, a nie. Gdzie twoja wieżyczka, Kabartek? Przestawiłem ją do góry, bo ona tutaj ich nie łapała. Aha, okej. Okay. Ja tutaj będę w nich napierdalał na rzecz. Chyba coś biją i nie słychać, ale nie wiem co. Coś słyszy poza wystrzałem wieżyczek? Czasem się to spróbuję mogą ustawić, zobaczyć czy będzie łatać. Chyba nie bardzo. Nie, mówię, ona już się zmieniłem. Na początku się złapała, ale potem już. No, w końcu. W końcu zajęły się minami babka. No co z moimi... No te linie na 506 jakby działały. Chyba z tyłu na razie czysto na to wychodzi. Chyba frontalny atak przypuszczają. Ktoś ma lunetę, to niech zacznie strzelać do tych demolisherów. Pierdolnęło. No i poszły. Co się stało z moją... Demolisher przyszedł i wysadził w powietrze. Ej, człowiek się stara. Ja
za szpricam! Tu będzie moja wieżyczka. Nie wiem, czym je najszybciej rozwalić. A młot. Dobra, proszę. Już zniknęły. Trzynaście FPS-ów. No to u mnie chyba trochę lepiej. Około 30. Just a little longer! Hold on! Fajnie, nieźle. Damy sobie radę. Wypierdzielać. Głupie ptaszyski. Teraz ptaszyska kurna bombardują. No staram się je zdejmować. Kurwa. A przy 13 FPS-ach to nie jest łatwe. Wow. Dobra, nie. Kolejny wybuchowy. Widzę. Dwóch. Co to takie było? Co? Nie wiem, o czym mówisz. Gdzie wybuchamy kolejny? No i po to trzeba było ulepszać te platformy. O, no prawie całą amunicję, z prawie całej amunicji się wyprztykałem, ja pierdolę. No ja też. No ja głównie korzystałem z tej zwierzyczki, tylko jak już... Już się przydarły znaczy, no przez ten to. Ja strzelałem do tych wybuchowych i do tych policjantów ze snajpery, więc generalnie trochę się wyprztykałem z nabojów. Nie. Trzeba wrócić do domu, dorobić sobie amunicji do 762. Aha,
zdecydowanie. No to i te, jak to się nazywa? Te filary trochę zostały, tylko tyle co obrzygane zostały. No nie wiem, zobacz, na dole już są poważnie uszkodzone. Najbardziej to chyba... o tym chodzi, że tu... Najbardziej to chyba pomost ucierpiał, nie? 1600 na 5000, no to sporo. To sporo. Ale dobrze w takim razie, że tyle ich postawiliście. Mhm. No to będzie. Nie, to co moja. Pomost nie ucierpiał, tylko ziemia pod pomostem ucierpiała. A rzeczywiście, niektóre... Chociaż... Niektóre kostki są popękane. No. Ale chyba trzeba też dół platformy też ulepszyć jeszcze stalą, nie? No. Czyli dwa dni siedzenia w kopalni i dwa dni przetapiania tego na stal. Ja od razu pójdę nastawić. No, ale ładnie. No, obroniliśmy się, a to wcale nie jest takie pewne. Ja mam wrażenie, że tutaj dużo graczy tu umiera. Na tych hordach dalszych gdzieś, nie? Wiesz, myśmy bronili się w domu chyba ile? Dwa razy? Czy trzy, coś takiego, no. Chyba dwa. To ma ci ułatwiać? Nie sądzisz, że nie będzie ci się chciało, jak tutaj? Trochę za daleko od domu? Nie, jest blisko. Jest blisko, a poza tym zawsze sobie mogę most zbudować, nie? Okej. Okay. Co chyba będzie moim kolejnym projektem. Zbuduję sobie most na werandę naszą, do ogrodów Bartka. Kurde, to jest late game w tej grze. Już wszystko osiągnęliśmy, to teraz zaczynamy budować niepotrzebne rzeczy. Teraz zaczyna nam odpierdalać. Tak. Już mamy już miejsca i środki. Właśnie, wiem teraz, czym się mogę zająć w końcu w tej grze. Mój projekt Ladder to Heaven. O, tak, idź tnij drzewa i buduj drabinę do nieba, dokładnie. Tylko nie zapomnij posiać tych drzew z powrotem, bo się przydadzą jeszcze. Spoko, to jest, tak. No, dokładnie. Dobra, czekaj. To wieża, macie pozwolenie na lądowanie. Ja zjebałem się o brzozę, widzisz? O, betonową brzozę. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. Okej, okay. Tu wieża macie pozwolenie na powtórne lądowanie. Pierdoli mnie twoje pozwolenie. Robię co chcę, jestem. Tu wieża, proszę używać tylko oficjalnych komunikatów, koniec. Nie jesteś sam w przestrzeni. Wyżej, panie Wu! Aaa, minimalnie! Robert odgrywa Top Guna, że nie jest. Tak. Dokładnie. Podoba mi się to, co do dzisiaj doszliśmy, że late game w tej grze polega na wygłupianiu się. No tak, no bo już wiesz, zombie tak naprawdę już nam nie straszne, tylko musimy specjalnie na Blood Knight mieć jakieś specjalne rzeczy do zrobienia, to jest wszystko. No w zasadzie. A tak to się możemy właśnie wygłupiać. Dobra, a dzisiaj na streamie byli tak... Watras 83... XD Punio, Patryk 7 i Szymon Pozorek i GameCam. Dzięki wszystkim, którzy wpadli. No, raczej już z tej gry póki co nie będziemy robić streamów. Tam się troszkę przejadła. Będziemy inne rzeczy robić. Może No Man's Sky. Zobaczymy. W każdym razie, dzięki wszystkim, którzy wpadli, którzy się udzielali. Wszystkim, którzy też oglądali nagranie, ewentualnie na YouTubie. No i do usłyszenia. Cześć!